Jan Zakrzewski. Artysta, wybitny śpiewak operowy, nauczyciel, mąż, ojciec. Już jako dziecko słuchał arii operowych i operetkowych i śpiewał. Rodzice przyglądali się swemu synowi, kiwając głowami ze zrozumieniem. Wszak jego ojciec i dziadek wyróżniali się pięknymi głosami. Ale dopiero Janek konsekwentnie dążył do radowania swoim głosem szerszej publiki. A droga ta wymagała wielu poświęceń i pracy. Stawał o 5 rano, by dojechać do szkoły muzycznej w Warszawie. W tym samym czasie zaocznie kształcił się w technikum mechanicznym i uczęszczał do studium piosenki przy stołecznej estradzie. W studium poznał Alicję Majewską, Izabelę Trojanowską, Romana Waszko i Andrzeja Płączyńskiego. I to właśnie tutaj doradzono mu, by kontynuował edukację jako śpiewak operowy, co też uczynił, kończąc Wyższą Szkołę Muzyczną w Łodzi. Janek był nieśmiałym dzieckiem, ale kiedy zaczynał śpiewać, zapominał o całym świecie, w tym o swojej nieśmiałości. A brawa i zachwyty pojawiające się po jego solowych występach dodawały mu wiary w siebie i uzmysławiały posiadany dar. Swój pierwszy sceniczny sukces odniósł jako 14-latek, śpiewając w warszawskim Domu Kultury Radość znany włoski utwór pod tytułem Mamma. Później był oklaskiwany jako wokalista młodzieżowych zespołów Wiśniacy i Kantoreksi. Kolejne sukcesy pojawiały się jeden po drugim. Zachwycał głosem i grą aktorską na scenach krajowych i zagranicznych, m.in. we Włoszech, Stanach Zjednoczonych, Japonii, Niemczech, Francji. Zdobył m.in. pierwszą nagrodę w konkursie Jana Kiepury w Krynicy i trzecią nagrodę w międzynarodowym konkursie wokalnym imienia Marii Callas w Atenach. Obecnie koncertuje w Polsce i spełnia się w roli nauczyciela śpiewu. W życiu prywatnym kochający mąż i ojciec, ogrodnik i stolarz, miłośnik aromatycznej kawy, piękna natury i zwierząt, nietuzinkowy, oryginalny człowiek o silnej osobowości, a zarazem wrażliwej duszy. Żywy przykład słów Honoriusza Balzaka. Talent polega na połączeniu siły twórczej ze zdolnością wykonawczą.